Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Znajdujemy się na plantacji rzepy. Dziś nadszedł ten czas, że będzie pierwsze wyrywanie. Co wam mogę tutaj powiedzieć na wstępie? A to, że niestety w tym roku według mnie plantacja rzepy jakoś nie robi rewelacji, jakieś furory, jak dla mnie. No coś tutaj jest, nie mówię, że nie ma. Są jakieś, powiedzmy, te rzepy, ale no nie będzie rekordu tak jak w tamtym roku na tamtym polu. Nie wiem, czym to jest przyczynione, co tu mogło pójść nie tak. Siałem tak jak siałem na tamtym polu, czyli była to rzepa zmieszana z nawozem, mocznikiem, rozsiana ręcznie, no bo tutaj ile tutaj jest kawałeczek. I co? Może ziemia nie odpowiada, tutaj jest dość taka bardziej cięższa ziemia niż na tamtym kawałku. Tam jest bardziej podchodząca troszeczkę taka piaszczysta, żyzna, ale taka bardziej piaszczysta. A tutaj może przez to, że twarda jest ta ziemia, że twardo tu było i po prostu może przez to, no nie wiem. No ale co jest, to się wyrwie. Co jest, to się wyrwie, no. I dzisiaj tak przyjechałem. Mówię, już czas. Trzeba to wyrwać, bo trzeba po prostu pole zaorać na zimę. Wiadomo, że jakichś takich malutkich się nie będzie wyrywać, no bo to szkoda czasu i zachodu. Tylko się powybiera te większe okazy. Tutaj zarosła też taka trawa, trochę chwastu było. No nie wiem, no czemu tak wyszło. No zawsze to coś tam będzie. Lili będzie miała jedzonko. Także zabieram się po prostu za rwanie, bo czas po prostu goni mnie, a dzisiaj sobota wolna, jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia jest. Nie będę tego po prostu, nie będę odcinał liści, wrzucę tak po prostu na przyczepkę, w domu sobie to po prostu oporządzę i no, a liście to tam kury czy kaczki trochę zjedzą, które tam zielone będą. Także działam. Są takie kurde place. Tutaj widać, że liście są zielone właśnie w takim pasie i tam dalej tak samo. No i w tych pasach po prostu no widać, że jest ładniejsza ta rzepa. No tutaj akurat takie są drobne takie, o. Nie są jakieś rewelacyjne jak w tamtym roku. Z tego co pamiętam, to wrzucałem na Facebooka zdjęcie, że okaz rzepy ważył prawie albo 2 kilo, albo prawie 2 kilo. No to raczej w tym roku takiego rekordu nie będzie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy sucho było, no przez pewien czas trochę było to sucho, może też to się przyczyniło do spadku plonu, ale cóż, no teraz możemy sobie po prostu tylko gdybać, co by było, gdyby to inaczej było, no nie tak? A co? To co urosło, to trzeba po prostu wyrwać. I tyle, no. Muszę to wyrwać, bo jak Karol już wam tam kiedyś wspominał, chcę zrobić test z tym moim pugiem trzyskibowym, czy jego ciapek da radę. No i właśnie tutaj. I to pole będzie właśnie tym testowym, na którym cały ten test przeprowadzimy. Czy całe 30 koni podoła trzem skibom. No ale to jeszcze trochę
czasu minie, zanim ja się uporam tutaj z tą po prostu rzepą. A no, ale będzie trzeba po prostu się na niej skupić. Jeszcze tam kilka pól mam jeszcze do zaorania. Kilka pól, no takich kawałków. A to doorać, tam było mokro, nie doorałem. Będzie trzeba po prostu podokańczać to wszystko. Pozamykać już te tematy, żeby mieć już to z głowy i zająć się czymś innym. Będzie remont silnika 60 na pewno. Jakieś modernizacje C25 też mam w głowie, żeby przeprowadzić. Zobaczymy jak z czasem, kilka takich poprawek będzie. Na razie nie zdradzam. Będziecie na bieżąco informowani, co tam się będzie, co tam się wydarzy. Może jakaś maszyna wjedzie w zimę albo na początku wiosny. Taki spoiler wam mogę powiedzieć, że coś na pewno będzie. Jakaś maszyna wspólna, którą zakupimy, też będzie. Kto jest na bieżąco, ten może się domyślać, co to za maszyna będzie. No i co? No i tak to wygląda, no. Ja tutaj rwę dalej, urwę może całą tą przyczepkę, to później jeszcze pokażę wam, jak się ma moja pszenica, bo widać ją stamtąd. Jestem ciekaw, jak się teraz ma. U nas spadło ogólnie przez ostatnie dwa dni chyba 16 litrów deszczu na metr kwadratowy. Także trochę to pomogło, bo już było sucho na polu. A teraz będą mogły się po prostu zboża rozkrzewiać. No tutaj jęczmień widzicie przyżył. Ktoś mi mówił, że powinienem opryskać na mszyce, że on od tego żółknie. Właśnie nie od tego żółknie, że jest nieopryskany na mszyce, tylko jest dlatego żółknie, że tutaj jest mokry kawałek i tutaj właśnie od tej strony i od tamtej te place jest mokry. I to właśnie było, ten sam przypadek był, jak był tutaj posiany, to takie same zjawisko było i on był żółty praktycznie przez całą zimę. Na wiosnę też był taki żółkny, też myślałem, że nie wiadomo co z niego będzie. Dopiero dostał pierwszą dawkę azotu i dopiero wszystko się unormowało. Także no, może i racja, że trzeba byłoby opryskać na mszyce. Tego nie mówię, nie pryskałem nigdy. Może w przyszłym roku taki oprysk zastosuję. Nie wszystko na raz, małymi kroczkami, a do przodu. Dobra, widzimy się za chwilę. Ja urwę całą tą przyczepkę i przejdziemy się tam na pszenicę. No, jesteśmy już na pszenicy. Tak ona się prezentuje. No, powiem wam, że fajny widok, naprawdę cieszy oko. Jak ja to mówiłem już przy opryskach. Może bym sobie przeszedł jeszcze na jedno pole, zobaczył jak to tam wygląda. I co wam jeszcze? No tutaj widzicie, tutaj troszeczkę jest lepsza. A no nie będzie dużo tej rzepy tak czy siak. No trzeba zebrać co jest już. Dogram wam jeszcze jakiś kawałek na tym, na podwórku. Może od razu uszatkujemy, damy Lili pierwszą dawkę, zobaczymy co ona powie na to. No, znajdujemy się kolejnego dnia na podwórku. Tutaj sobie troszeczkę już obrałem z liści tą rzepę i dzisiaj będziemy szatkować
dla lilii. Takie wiadereczko w zupełności wystarczy, więcej nie potrzeba. Dwa razy dnia, w południe i przed wieczorem, dostanie rzepki razem z osypką. No i widzicie, no, plonu nie będzie. Są mniejsze, większe, no. Na pewno nie tak jak w tamtym roku. Ale już się nie poradzi na to. Maszynę wczoraj zdjąłem, bo miałem tam u góry na stropie ją postawioną. No i będziemy testować. W sumie to wczoraj już testowałem. No ale to tak to się prezentuje. Dobra. Bo już słychać, że się odzywa pani księżniczka. Zaczamy bęben losujący. Następuje zwolnienie blokady. I losujemy. Bęben maszyny jest pusty. Dobra. Szczęśliwe liczby to, nie wiem, 13. Także kto skreśli 13, ten wygrywa wiaderko rzepy. No dobra. Żarty żartami. Suchymi oczywiście. Trzeba sobie to po prostu wygarnąć. Niestety taki jest mankament tej maszyny, ale tyle to może być. Padnie wszystko pociechane. Ciach. Ciach. Dobra. Powinno starczyć i to pół na później. Damy jej szameczkę. Posypiemy później jeszcze ospą i będzie sobie jadła. No, siema. Twoja sałatka przyszła. Chodź. Chodź. Proszę cię. Proszę cię bardzo. Jeszcze pójdziemy po ospę. No, Lila, proszę. No, uciekaj. Uciekaj. Masz szamkę. Jeszcze trochę siana. Damy. Trochę siana damy. Tarararara. O! Dobra. Się ciapa zrobiła na tym podwórku. Teraz jesienny klimat. Czas zacząć. Proszę. Tylko musimy to pościelamy.
Dobra. To więc tak, Lili ma szamkę. I co, taką końcóweczkę mam. Dogram do tego odcinka. To by było na tyle. Także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się spodobał film. I piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam was i trzymajcie się do następnego. Cześć.